Ile to już teorii narosło wokół tak wyczekiwanej przez fanów piątej części przygód bezimiennego bohatera. Moi drodzy, całe mnóstwo, a niektóre z nich są naprawdę pomysłowe i ciekawe. My jednak dzisiaj skupimy się na tych najbardziej możliwych i najbardziej oczekiwanych, jakie faktycznie mogłyby mieć miejsce. Warto także pamiętać, że Gothic 5 to tak właściwie pewna przenośnia. Chodzi po prostu o jakikolwiek powrót do serii, bądź też kontynuację wykonaną przez studio Piranha Bytes. Serdecznie zapraszam do oglądania. Przygotowując ten materiał, znalazłem cztery główne kierunki, w które mogłyby celować przyszłe produkcje, oraz dwa poboczne, mniej istotne, niemniej również interesujące. Oczywiście kontynuacja nie uwzględniałaby dodatku Zmierzch Bogów czy Arkani oraz upadku Setarif. Zacznijmy więc od tych głównych. Pierwszym i najbardziej oczywistym ciągiem dalszym opowieści byłoby wybranie ścieżki, jaką de facto studio samo sobie stworzyło, czyli przeniesienie akcji gry do tajemniczych, niezbadanych krain. Rozwiązanie to byłoby jak najbardziej pasujące i dawałoby niczym nieskrępowane dla studia pole do popisu, począwszy od fabuły, a skończywszy na umiejscowieniu akcji gry. Drugim wątkiem mogłoby być to, co tak dosyć nieudanie stworzyło studio Trin Games, czyli powrót bohatera na kontynent. I tutaj również otwiera się cała masa kierunków, od nieudanej podróży przez portal i w konsekwencji zostania na Mertanie przez podróż statkiem gdzieś dalej na inną wyspę czy kontynent, przykładowo Ziemię Orków, których na dobrą sprawę nigdy nie poznaliśmy, a skończywszy na odnalezieniu czwartej świątyni Beliara i związanej z nią kolejnej historii. Następną możliwością jest coś, co mi osobiście najbardziej przypadło do gustu, a mianowicie stworzenie prequela do Gothic 1, czyli gry, której akcja poprzedzałaby wydarzenia z kolonii karnej, czyli na przykład całe wcześniejsze życie bohatera, jakąś intrygę, która do jego znalezienia się w tym więzieniu doprowadziła itd. Byłoby to jak najbardziej świetne rozwiązanie. Ostatni z głównych kierunków musiałby przenieść akcję gry na innego bohatera, bowiem według jego zamysłu byłaby to historia 100 czy 200 lat później, więc toczyłaby się już raczej bez bezimiennego. Jednak to również byłoby jakieś wyjście, bowiem w tak długim okresie bardzo wiele mogłoby się zmienić, aczkolwiek wiem, że raczej mało kto życzyłby sobie zmieniać pokochanego przez tak wielu bez jego na kogoś innego. Dwie poboczne możliwości są też interesujące. Pierwszą są tworzone przez fanów historie i choć mało prawdopodobne, aby twórcy je wykorzystali, musicie mi wierzyć na słowo, że ich kreatywność dosłownie nie zna granic. Tworzone są pomysły, w których Byrokar zostaje otruty przez nieznanego zabójcę, a bezimienny musi powrócić, aby to wyjaśnić. Lub też zostaje odnaleziony portal do wymiaru Beliara, czy nasz bohater odnajduje wreszcie miłość swego życia, osiada i płodzi syna, na którego przenosi się główny wątek i wiele, wiele innych. Drugą zaś możliwością jest coś bardziej prawdopodobnego, czyli remake pierwszej części, w którym zostałyby poprawione błędy, bugi czy grafika, a do historii dodano by nowe zadania czy poszerzono fabułę. Moi drodzy, każdy z tych kierunków ma na pewno swoje plusy i minusy, a ostatecznie może być też zupełnie pominięty na rzecz innego rozwiązania, bądź też kontynuacji nigdy nie będzie, a twórcy będą woleli, tak jak i J.K. Rowling Harry'ego Pottera, wysłać bezimiennego na zasłużoną emeryturę. A wy, co o tym myślicie i jaką wersję zdarzeń obstawiacie? A może macie jakieś inne ciekawe pomysły? Podzielcie się swoim zdaniem na ten temat. Ja Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia.